I siema, siema ekipa, ja jestem Kokoino i witam na skończyku na moim kanale. Od razu mówię, nie wiem czy nagrywa, ale zapraszam was do subskrypcji, bo lecimy po 17,5 tysiąca subskrypcji, brakuje nam około tam 400 subskrypcji, więc mordo, proszę cię, zostaw suba, łapę w górę. Ale kurna, że wjechał, ocie panie. Dobra, ja stąd wyjadę, dobra, mówiłem, że stąd wyjadę, no. Dobra, zostawcie suba, łapę w górę, zapraszam was na moje social media, czyli Instagram. Możecie wpaść i zaobserwować mnie. I oczywiście zapraszam was na NB, do której link macie w opisie. Jeżeli wpadniecie i zarejestrujecie się z linku, który macie w opisie, dostaniecie 1 euro na start. A 1 euro to jest sporo sianeczka i możecie sobie kupić GTA taniej, możecie kupić jakieś karty Shark, jakieś inne zajebiste gierki, możecie kupić dużo, dużo taniej. Dobra, nie wiem, ogólnie serio, nie wiem, kurwa, czy się nagrywa. Jak wy widzicie, ogarnąłem sobie lagi, już nauczyłem się, wszystko ogarnąłem sobie zajebiście. Na GTX-iku, na Nvidia sobie zapierdzielam, a procesorek sobie odpoczywa. Ale nieważne, o, jeszcze na Instagramie dostałem powiadomienie, więc ten. Ale nieważne, kochani widzowie, mam do was prośbę i mam do was też dylemat. Ogólnie bez kitu, nie wiem czy się nagrywa, więc nie, zmotywujcie mnie jakoś lajkami. 300 łapek w górę i kupuję drugi monitor. I napiszcie jakiś komentarz, Kokoino, kurna, kup w końcu ten drugi monitor. Nie wiem, bo już kurna gadam, a nie mam drugiego monitora. Już chyba o trzeci odcinek o tym gadam, nie wiem, czwarty, trzeci. Nie wiem czy w ogóle nagrywa, więc chill. Mam nadzieję, że jest zajebista jakoś, chociaż nie zmieniłem klatek w OBS-ie, więc nadal macie 30, a nie w 60. Ale nieważne. To czekajcie, ktoś przyjechał, bo bramę słyszę. Dobra, nikt wart, żeby iść. Jeszcze kurna wysiadło mi z auta. No ludzie, nie mam detonizera. Nie mam, no, przewalone. Dobra, trzeba sobie ogarnąć furkę. Dobra, nieważne, jak widzicie, ogarnąłem sobie wszystko, o tym już mówiłem. Dobra, w dzisiejszym odcinku nie będzie żadnej kasy. Ja myślałem, że dzisiejszy odcinek obejrzą tylko prawdziwi widzowie, którzy naprawdę cenią mnie za coś i są tu dla mnie, a nie, że to, że robię poradniki zajebiste do GTA. Bo jak wiecie, naprawdę robię zajebiste poradniki do GTA i zajebiste odcinki robię z tego GTA. Ale nieważne. Mam do was takie jakby prośbę, dylemat. Chcę odejść. Chcę odejść, naprawdę chcę odejść. Ciężko mi się nagrywa ten odcinek, bo tyle pięknych lat, tyle ciężkich lat niektórych, bo naprawdę, żeby nagrać coś z GTA było czasem ciężko. Chcę odejść naprawdę, bo GTA Online naprawdę umarło, są tylko nieliczni gracze, glitchy już nie ma w ogóle, te GTA, no się pałkę za przeproszeniem, no to jest już zwalona, spierdolona gra za przeproszeniem, nie ma już co tu robić. Przeszedłem na peceta, niby fajnie się pograło, ale już nudy. Kupiłem sobie pierwszą chałupę, pierwsze coś sobie kupiłem i już się gówno gra. Nie chce już mi się po prostu grać, gra się już dla mnie bez sensu. Nie mam już tej samej frajdy co kiedyś, miałem frajdę, że się fajnie grało. Teraz ta gra jest po prostu przytłaczająca, gram w nią teoretycznie dla was. Chcę nagrywać jakieś inne odcinki, chcę się rozwijać, chcę się realizować swoje marzenia i inne takie. A te GTA po prostu mi to nie uniemożliwia i jest to dla mnie przykry temat, bo nie chcę, żebyście się, nie wiem, zawiedli albo coś, nie chcę was też zawieść. Te daily teoretycznie, nie chcę przerwać daily. Daily mamy już prawie czwarty miesiąc, albo nawet piąty, więc zaraz będzie pół roku daily. I naprawdę jest to dosyć przykre i chcę odejść z YouTube'a, jakby z gamingowego, i przejść na taki typo vlogi, jakieś kontrowersyjne odcinki, dramy, inne sprawy. Nie będę się bawić w cudne sprawy, nie. Coś takiego, chcę, żeby była akcja, kurna, chcę odejść od tego monitora i wziąć kamerę w łapę, na którą jeszcze mnie nie stać, ale sobie kupię. Odejść, kurna, od tego monitora i iść realizować marzenia. Życie na przypale albo wcale, jak ja to mówię, kurde, jak to inni mówią. Nie wiem, jakieś, kurna, wziąć kamerę w łapę, iść nagrać coś z boiska, inne takie. Coś takiego chcę realizować, chcę po prostu rozwinąć kanał, chcę odejść od GTA, więc wyraźcie swoją opinię. Dałem ankietę na taki temat, to wam się bardzo nie spodobała. Mina trochę mnie zasmuciła, że wam się to nie spodobało, że nie chcecie, żebym odszedł od GTA. Oczywiście live'y będą z GTA, będą live'y z GTA, nie mówię, że nie będzie live'ów. Live'y będą jak najbardziej będą live'y na chillku, ale chcę odejść, po prostu nie mam już tej samej frajdy grania w GTA, co kiedyś było. Kiedyś to się z pasji grało, nagrywało, a po prostu to już się znudziło i nie będę was okłamywać, że ja nagrywam z pasji, wiecie, nie jak inni youtuberzy, nie mam pasji z grania. Wiecie, czasem jest fajnie sobie pograć, czasem się chce pograć, ale też czasem się nie chce pograć, a mi już od dłuższego czasu się po prostu nie chce grać w te GTA, jest to nudne dla mnie. Ten odcinek też nie będzie zwykłym odcinkiem, tylko będzie premiera, więc spokojnie będę cały czas czytać wasze komentarze na bieżąco, będę czytać wasze zdania na czacie, więc naprawdę, no, jest mi smutno z tego powodu,
Więc zostawcie suba, łapy w górę, trzymajcie się i cześć. Nie będę tego odcinka przedłużać do dnia domu. Ilu, nie wiem, czy to będzie miało chociaż 5 minut, 6 minut, 20 minut, 30, 40. Jestem przede mnie już obojętne, nawet ostatnie 3 odcinki miały mniej niż 5 minut, bo mi naprawdę nie zależy na hajsie, nie chcę was jebać na hajs, jak to niektórzy robią youtuberzy, że wiecie, odcinek musi mieć minimum 8 minut albo i nawet 10. Więc tak, zostawcie suba, łapy w górę, trzymajcie się, naprawdę bardzo mi się ciężko to nagrywa ten odcinek i nie wiem, czy jutro będzie odcinek z GTA, wiecie, teraz, w tym momencie mam już zajawkę, żeby nagrywać w GTA coś, że ten, ale jak tylko patrzę na te GTA, to już mi się żygać chce, bo tu nic nowego nie ma, nic fajnego nie ma, więc trzymajcie się i cześć!